Siemanko, tutaj Tanas i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy na serii Koledzy za Miedź i w dzisiejszym odcinku lecimy masejem na pole po naszej pszenicy przygotować pod siewy rzepaku. Lecimy z gnojowicą oczywiście, rozlejemy sobie beczuszkę albo dwie i później polecimy sobie pozbierać belki siana. Pola sprasowane mam, więc tylko zostało pozbierać beleczki i będziemy mieli siane kosy również zakończone. Trzeba będzie skończyć siewy rzepaku, czy znaczy zacząć siewy rzepaku też, ale najpierw trzeba pole przygotować, jakieś nawożenie trzeba zrobić, jakąś uprawkę i wtedy jedziemy siewnikiem i będziemy sobie siali. Kolejny odcineczek, jak widzicie troszeczkę pieniążku na nasze konto przybyło, ale to dlatego, że sprzedaliśmy sobie słomę z naszego pola pszenicy, na które właśnie podążamy, pole numer 69. Na tamtym polu było, czekajcie, 40 belek, chyba coś takiego, 40 belek. Tam zarobiliśmy bodajże około 15 tysięcy chyba za to wszystko. Tak mi się wydaje, albo mogę się mylić, już nie pamiętam dokładnie ile tam było. No, taki plus minus. Ale naprawdę bardzo fajne pieniążki i zawsze troszeczkę więcej na naszym koncie. No a oczywiście na odcinku wrześniowym, tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, przyjdą kolejne pieniążki, bo będziemy sobie sprzedawać krówki. No i wtedy wpłacimy sobie kolejną część jakby na oborę i będziemy mieli już 300 tysięcy spłacone. Do zapłaty będziemy mieli 400, więc zostanie później stówka do zapłacenia i będzie elegancko też na wrześniowym odcineczku. Już raczej ta obora powinna nabrać tutaj wyglądu troszeczkę lepszego i będzie już wtedy sikalafon. Dobra, opór możemy sobie załączyć, bo opór musi być. Możemy sobie jakoś tutaj troszeczkę, czekajcie, ja muszę sobie tutaj naprostować. Opa. I tutaj chyba trzeba troszeczkę mniej wpisać tej szerokości, to 14 metrów. Bo jednak ta beczka nie jest jakoś tak bardzo szeroka, wam powiem. Czekajcie, bo coś tutaj mam do prawej strony, w ogóle nie chce mi się przesuwać to. Muszę sobie na klawiaturze tutaj pomóc troszeczkę, ale to nic. Wszystko ustawione, możemy sobie... To tak szybko tu ubywa, Jezus Maria. No, trzeba czym prędzej jeździć, bo na to pole troszeczkę tej gnojowicy pójdzie. Troszkę gnojowicy jakby nie było też jest, więc sobie fajnie, że porozlewamy to. Zawsze troszeczkę mniej tego będzie. To miałem nadzieję, że nie będzie sobie, mam teraz włączony klimatyzator, bo troszeczkę gorąco jest dzisiaj. Na dworze to w ogóle jest skwar taki, że masakra. Więc na razie chcę sobie odcineczek, na razie troszeczkę przygotowania miałem. Sobie wczoraj siedziałem wieczorem, dzisiaj też troszeczkę sobie posiedziałem, bo też sobie ustawiałem na nowo kierownicę, bo problemy z biegami miałem, więc zobaczymy. Na razie jeszcze nie sprawdzałem sobie tych biegów, musiałem sobie teraz wszystko na nowo po ciebie bardziej poustawiać. I zobaczę, miałem też dziś grać na Tobim, ale jakoś stwierdziłem, że jakoś trzeba się do tego Tobiego znowu przyzwyczaić, więc nie ma na razie sensu. Co, zapraszam was też jutro na live, bo ten odcineczek oglądacie sobie w środę, życzę wam mojej środy. Możecie napisać, jak tam u was ze żniwami, bo jak na razie u mnie jeszcze na razie nie zacząłem. Kombajn, można powiedzieć, że jest gotowy. Zapraszam też oczywiście na mojego Instagrama, na kanał nadawczy, który sobie dzisiaj właśnie stworzyłem. Zapraszam tam na niego serdecznie, tam będziecie mieli różne powiadomienia o live'ach. Będę pisał, że będę chciał sobie live'ika odpalić, czy jak gdzieś będę robił sobie może przy traktorze, czy przy kombajnie, czy coś takiego, to będę wam tam od czasu do czasu wstawiał, żebyście mogli sobie zobaczyć, co tam ciekawego u mnie się dzieje. Po odcinku może dzisiaj też napiszę, że będzie odcineczek, chociaż ostatnio na YouTubie też jest troszeczkę lipa z tymi wyświetleniami i tak dalej, ale no jest jak jest, okres wakacyjny, ja to wszystko rozumiem. Wiadomo, nie chce się aż tak bardzo siedzieć na tym komputerze, jak jest gorąco, to chce się gdzieś wyjść nad jakąś wodę czy coś tego typu, czy nawet wyjść sobie w basenie się pokluptać, więc wszystko rozumiem. Ale również zapraszam mojego Twitcha, bo też otworzyłem sobie Twitcha. Już dwa live'iki, można powiedzieć, że tam miałem. Więc sobie teraz będziemy streamować na YouTubie i na Twitchu. Zawsze to jakiś nowy rozdział mojej kariery tutaj youtuberskiej i streamerskiej. Zawsze to coś innego, zawsze to nowi widzowie. Niektórzy lubią też na Twitchu oglądać, niektórzy na YouTubie, więc będziecie mogli teraz sobie wybrać, gdzie dokładnie chcecie oglądać. Powiem wam, że tej kurde gnojowicy troszeczkę idzie. Zrobiliśmy kółko i beczki już tak naprawdę nie ma, więc jest nieciekawie zbytnio, ale jakoś tutaj się to porozlewa i będzie dobrze.
wszystko tutaj ustawione jest, powinno być wszystko elegancko. Miejmy nadzieję, że nie będzie słychać ino tego wiatraka, a będzie wszystko, wszystko w porządku. Czekajcie, weźmiemy już. Wlejemy tutaj troszeczkę sobie to. I lecimy na gospę. Zatankujemy sobie, przyjedziemy jeszcze raz tutaj na to pole. Rozlejemy sobie jeszcze jedną gnojowicę i polecimy sobie pozbierać beleczkę, bo dawno takiego odcinka zbierania bel nie było. Teraz mamy dwa pola siana, więc trzeba to wszystko ładnie pozbierać. Trzeba się przygotować na tą nową oborę. Troszeczkę tego trzeba narobić, więc teraz wszystkie łąki w pokos będą szły na wiosnę. Czy to chyba jest raczej ostatni pokos, chociaż zobaczymy. Może coś jeszcze się tutaj uda skosić. To by się ładnie przygotowało. Te beleczki. Nie wiem, czy to z prawej nie jechało. Ale mogło mi się, dobra, tak myślałem, że coś tam jechało. No z tymi wyjazdami tutaj nie jest zbyt specjalnie, wam powiem, ale jakoś się tutaj daje radę tym wszystkim. Co teraz opaki też troszeczkę przestoje mają, więc jestem ciekawy, czy w ogóle bym mógł przewinąć na wrzesień, bo ja na wrzesień naprawdę bardzo fajnie dużo roboty bym miał. A tutaj jednak aż tak dużo tej roboty nie ma. Więc no zobaczymy, zobaczymy. Też może będę musiał sobie jakąś seryjkę na live'a przygotować. Bo cały czas gramy sobie właśnie tutaj na kolegach, ale to też tutaj roboty jest dosyć sporo, więc też trzeba tą robotę jakby nie było zrobić. Ale może to się ogarniemy. Na tym spoko wymieniam tą seryjkę, ale może stworzę sobie po prostu nowego save'a, bo jakoś ładnie chciało mi się tam grać, wam powiem szczerze, na tamtym save'ie troszeczkę, więc może stworzę sobie coś innego, zobaczymy. Może jakiś save'ik będzie, którego będziecie mogli też również sobie korzystać. I będę musiał sobie sprawić tego eurotraczka też, żeby z wami sobie też poklikać w jakiegoś eurotraczka czy w coś innego. Tak, dla urozmaicenia zawsze coś innego, jakaś gierka inna też może wpaść oczywiście. Dobra. Pojemność zbiornika, to wszystko ładnie, pięknie napisane. Dobra, no jak to będziemy mieli kolejną oborę, wam powiem, to już tutaj będzie co rozlewać, nie? Obornik, też obornika będzie tyle, więc bardzo dobrze. Do tego obornika aż dosyć dużo tak nie rozlewamy aktualnie. Więc no trzeba będzie zacząć też tego obornika sobie troszeczkę też używać. Ale wiadomo, jak to użyję, to najlepiej jakby w siewniku wtedy nawozu nie było, bo wtedy wiadomo, nie ma oprysków i nawozu. Wiadomo, na niektóre pola można sobie tam dać, na których będę wiedział, że nie będę chciał robić oprysków ani nawozów. Znaczy mówiąc na przykład soja, a na jakichś innych polach wtedy można sobie ten oborniczek, co by najwice elegancko porozwodzić, później w siewniku również dawkę nawozu będzie można dać. I co? Ogarniemy oborę, zakupimy sobie krówki, niech te krówki troszeczkę nam zarobią pieniążków i wtedy trzeba brać się za pola i za maszyny, żeby troszeczkę tych hektarów też rozwinąć. Maszyny też, czyli mówię o traktorze i siewniku, żeby to też ładnie do przodu sobie poszło, żeby nam te hektary ubywały. Wiadomo, 7-2 metry więcej będzie zajmował, bo będę chciał 8-metrowy siewniczek sobie teraz zakupić. Wiadomo, na wszystko jest potrzebny pieniądz. Pieniądz jakiś to mamy, ale na razie jest na co innego przeznaczony. Zdaje mi się, że taki wrześniowy, pod koniec września może obora będzie skończona, tak mi się wydaje. Bo już chłopaki tutaj sobie stolarze na dach zamawiali, z tego co wiem, więc naprawdę bardzo fajnie. To tam im zostało na okna wymurować, tylko troszkę do góry podciągnąć i będą mieli tak naprawdę już ładnie to zrobione. Czekajcie, bo ja nie na to pole wjechałem. Nie na to pole. Się zajechał, mówię, kurde, coś mi tu nie pasuje, tutaj chyba nie rozlewałem. I dobrze, tutaj na tym polu na razie nie trzeba rozlewać, może kiedyś, zobaczymy. Może kiedyś też będzie tamto pole nasze. Dobra, trzeba jakoś tutaj GPS-a wykryć. Dobra, to był jeden na 14 metrów. To tak szeroko by to rozlewało? Dziwna sprawa, wam powiem troszeczkę. No ale dobra, zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Proszę mi tu pokazać, jak to wygląda z nawożeniem. Dobra, wapno wymaga. Dobra, będę wiedział. No dobrze. Więc git. Jak tyle można na raz sobie nawieźć, no to dla mnie się podoba, nie? Wiadomo, ścieżki też nawiezione są, ale te się wyrównują. Wygląda, jakby się wyrównywały. I rozlejemy sobie gnojowice.
Wjedziemy sobie z bezorkowcem. Przecież przed tym, nie wiem, może by wapno dał. Albo przeciwnikiem może. Jakby przeciwami, nie? Bezorkowcem wjadę sobie, zrobię, później wapno rzucę, później siewnikiem podażowym to się wpierdzielę i powinno być wtedy chyba dobrze. Tak mi się wydaje. Więc zobaczymy, możliwe, że na live sobie tutaj też troszeczkę podziałamy, żeby sobie to zasiać, bo na odcinku raczej nie będę chciał siać, bo na tym polu już chyba się wyrobiłem, jak się nie mylę, w poprzednim sezonie, jak pszenicę siałem. A w poprzednim sezonie też pokazywałem, jak siałem sobie rzepak, jak dobrze pamiętam, albo i nie, kurde, już nie wiem. Tak szczerze powiedziawszy, już nie pamiętam. Tak dawno nagrywane to było, że już szczerze nie pamiętam, za dużo ostatnio na głowie i to wszystko z głowy wypada, nie? Ale no, niestety tak to jest. Czy od grunca to już w ogóle się pierdzieli. Tak te ptaki tak dają po uszach, tutaj to już w ogóle. Skrakca masakra, tak zwana. No i pół pola będziemy mieli tak naprawdę rozwiezione, jakby nie było. Zobaczcie, tutaj trzeci przejazd, tam też jest zrobiony od miedzy. Z tamtej strony też przyjazd jest, więc naprawdę robota dosyć fajnie idzie. Jednej rzeczy mi tu brakuje, ale to już dobra, jak już nie włączyłem, to już ciul. Gniecenie jest wyłączone, ale teraz od połowy pola to już nie ma to sensu, żeby to włączać, moim zdaniem. Więc już niech zostanie jak jest. No co, na razie jestem po żniwach, bo owiec dopiero będę miał do koszenia na wrześniu. To niestety, ale tak wyszło, że musiałem sobie później go zasiać. Że zasiałem go później, nie, że później musiałem zasiać, tylko że później zasiałem. No i troszeczkę na niego trzeba jeszcze poczekać. Na razie jeszcze idzie luny, więc trzeba z tym troszeczkę jeszcze poczekać. Nie wiem, chłopaki tam rzepak już ścieli, więc ciekawe, jak oni są z tą robotą. Bo jak tak, to ja bym mógł im ten rzepaczek dosiać niby i wtedy mógłbym sobie na wrzesień skiknąć. Wtedy można było sobie tutaj działać z robotą dalej. Możecie też napisać w komentarzu, co byście chcieli na kanale jeszcze u mnie zobaczyć. Bo mogę jakąś gireczkę sobie tutaj dorzucić. Zawsze coś poza farmingiem można sobie pograć, nie wiem. Możecie pisać jakieś propozycje. To będzie można sobie coś takiego tutaj właśnie pograć. Teraz może być lipa bardziej. Może teraz jakieś vlogi się ponagrywa. Żniwne. Ale zobaczymy, jak to będzie. Jakieś tam pomysły mam na te vlogacki, więc coś na pewno się fajnego ogarnie. Może jakiś film pod muzykę się też zrobi, kto wie, czas pokaże. Wszystko się z czasem tak naprawdę łokaże. Też można powiedzieć, że polerkę na kombajnie sobie zrobiłem, na kanale nadawczym wrzuciłem, więc zapraszam tam serdecznie, jak wygląda kombajnik teraz. Kupiłem sobie jakąś pastę tą, którą robiłem sobie czwórkę. Za 45 zł kupiłem 6 pas po 120 gram. 3 pasty już poszły mi. I troszeczkę kombajny już mam, można powiedzieć, że ogarnięte. Zostało mi poziom wyżej, ale na razie jest skwar na dworze, więc wczoraj już robiłem na tym gorąco, więc dzisiaj trzeba sobie odpuścić, troszeczkę odpocząć. Dzisiaj po nagraniu to sobie pojadę do Agra, muszę sobie kupić żaróweczkę do postojówki. Coś jeszcze miałem kupić, ale już oczywiście mi z głowy wypadło, więc będę musiał sobie to przypomnieć, co mi tam będzie potrzebne. Na pewno chyba, chociaż piątka do smarownicy, nie będzie Dziorgo. Bo też powiem wam, że jedna smarowniczka jest tak skitrana dziwnie, że no zaciula, a nie, dobra, tam dać, czekaj, ja tam, to już szczerze powiedziawszy, nie, dobrze, tam na smarowanym, jedna smarowniczka jest pomiędzy sprężyną, trzeba spuścić jakby cały olej z tych siłowników, żeby się wiadomo to rozjechało i wtedy jest jakiś dostęp, jeszcze trzeba sobie odgiąć łapką tą sprężynę, ale próbowałem tam napchać, no i nie ciula nie chciało wejść, nie? Niciula nie chciało smar, bo po prostu bokiem wychodził i tyle. A tak to wszystko inne mam posmarowane. Nawet sobie kupiłem taki specjalny spray do łańcuchów i te łańcuchy wszystkie, które są, wszystkie wypsikałem. Mówię, dawno smarowane łańcuchy nie były, więc trzeba coś z tym też zrobić, żeby jakieś tam tarcie leciutkie było. Więc sobie to też tam popsikałem jakimś sprayem. Jestem ciekawy, jak to w ogóle będzie działało. No teraz kumbaj to Jezus Maria, jak nówka sztuka, będzie header odmalowany tutaj. Niektóre rzeczy też sobie odmalowałem, bo jakby... Dobra, psa przejdziemy sobie. Jak jest rura, to też tam z rury na tą blachę na dole mi jakby... Wiecie, jakby spływała rdza, nie? I to tam się tak strasznie zabrudziło, nie mogłem tego doczyścić niczym. Dopiero szczotką... nie szczotką, tylko... papierem ściernym. To troszeczkę wziąłem, przejechałem. Benzynką wyczyściłem elegancko i...
ścikałem, bo jeszcze mi trochę farby zostało i teraz jest elegancko. Elegancko też jest głośno teraz w farmingu. No sobie troszeczkę tu ścikniemy, żeby można było to spokojnie sobie porozmawiać. Dobra, i lecimy sobie na pola. Lecimy sobie beleczki pozbierać. To też trzeba zrobić, no i oczywiście na łące też trzeba będzie gnojowice rozwieść. A na resztę polecimy sobie już z obornikiem. Porzucamy sobie go, żeby też tego obornika troszeczkę się pozbyć. To na razie tamtą całą słomę sprzedałem, ale oczywiście słomy jeszcze będę miał, bo będzie słoma z owsa, więc sobie tą słomę z owsa oczywiście zostawimy dla nas i będziemy sobie dawać do obory i do TMR-u też tam troszeczkę będziemy dodawać tej słomy, żeby troszeczkę wymieszać to wszystko. No i tak dosyć fajnie te paszowozy wychodzą, no i najważniejsze też trzeba będzie kupić paszowóz, nie? Jak będzie nowa obora, to już będzie do zarąbania się tym paszowozem, więc trzeba będzie coś pomyśleć nad jakimś paszowozem. Możecie napisać jakąś propozycję w komentarzu, jaki paszowóz byście tutaj widzieli u mnie. Już tam nad jakimś samojazdem, ale to też naprawdę dosyć spory koszt. Nie wiem, gdzie tą przyczepę postawić, gdzieś tutaj może bym ją kiknął. Na samej górze. Opa. Może nigdzie nie odjedzie. Oho. Lepiej niech stoi w miejscu, bo może być leciutki problem. I teraz muszę przypomnieć sobie, na którym pasy miałem, bo teraz, znaczy na którym pasy miał Jankus bardziej, o tak. Czekajcie, bo nie wiem, czy włączyłem na przyczepy, ale dobra, to weźmiemy belkę i sobie zobaczymy, co tam jest włączone to. Na uoption. Dobra. Czekajcie, gdzie to teraz było? O, tutaj, dobra. Znalazłem, znalazło się tutaj pod palcem jest. A ja szukałem gdzieś indziej. Dobra. No, wszystko elegancko, też jaki to materiał od 50 twarzy mam nagrany. Sami widzieliście u Jankusa na odcinku, że byliśmy sobie tam pociągnięci jak z chłopakami i BMW-ją sobie jeździłem, więc tam troszeczkę materiału mam. Też bo za odcinkiem przydziało, więc takie kulisy można powiedzieć też odcinka będą. Pozycja pracy i to chyba będzie to. Chyba to będzie już to. Zaraz zobaczymy. Próbujemy beleczkę sobie wrzucić i zobaczymy, czy to będzie działało tak należy, czy nie. Dobra, działa. No to najważniejsze. Jak działa, to bardzo fajnie, bo oczywiście to zbieranie wtedy jest wygodniejsze, nie? Jakby to powiedzieć, bo nie trzeba się męczyć z układaniem. To cik fuch i już będzie pozbierane, nie? To dwie beleczki nad możemy sobie tutaj spróbować brać, żeby szybciej robotka poszła. Dobra. Obciążnika nie wziąłem sobie, ale widzę, że chyba nie potrzebuję. Aż takie te belki nie są ciężkie. Wiadomo, dosknięte jest elegancko. Podpadać nie padało, więc na spokojnie tutaj można sobie to wszystko pozbierać. Weźmiemy sobie tą i tamtą. Dobra. Cyk. Cyk fuch. Teraz kolejna poleczka i powiem, że tą część pola będziemy mieli pozbierane. No, powiem, że takie zbieranie to jest coś wspaniałego, nie? Bo jakby było, jakbym musiał sam sobie układać te belki, to prawdopodobnie bym dopiero drugi raz podjeżdżał z belkami. Bo dwie by było naprawdę ciężko też ładować. A tak to jakoś to, tutaj chyba dwie są blisko siebie, jo. Będę musiał jeszcze przypisać sobie klawisz takiego do wracania po prostu kamery, tak jak trzeba, nie? Mam jakby to wracanie, ale tak jakby mnie interesowało. Op! Kurde, że... Dobra, nic nie szkodzi. Może mi się źle sklikało. Tą beleczkę, dobra. Tutaj ostatnia została na trzy części pola. Więc ją bierzemy. Tam zostaną teraz do pozwożenia. No możemy z tamtej strony sobie ich wozić teraz. Bo tutaj coś jeszcze jest, jak się nie mylę, jo. Pędzier tutaj daje czadu po garach ostro. Ale tak to jest. Maszyna musi głośno chodzić. Dobra. Cyk fuch. O, tutaj zbieranie dosyć fajnie idzie. Teraz przyjemnie się to zbiera.
Kierownica joystick to coś wspaniałego, jest do takich prac, to jest naprawdę znakomite. Dobra. Walka nie była dobra, przejedziemy sobie na spokojnie. Kamer teraz tutaj też naładowanych jest na tych widłach. Ale to też fajnie, że coś takiego jest, że na pasy to się bierze, nie? Ogólnie jestem, co do Farminga 25 też, to jestem bardzo ciekawy tego GPS-a, jak to będzie tam działało. Widziałem to zalewanie pól, też już tą część widziałem, jakieś mgły, nie mgły. No dosyć fajnie to wygląda. Powiem wam, że teraz jak pokazali więcej, to troszeczkę lepiej to wygląda. No tak to każdy napisał, że to FS22, odużywany kotlet i tak dalej, a jednak jakieś tam nowości musieli wprowadzić, jakby nie było, bo jakby to mogło być inaczej. I jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało normalnie, nie? Bo wiadomo, w trailery i tak dalej tego nie oddają aż tak bardzo, jak to będzie widać dokładnie. Że no, ale zawsze jakieś nowości będą, będzie można sobie poklikać, zobaczyć, jak to będzie wyżyło. Jezus Maria, 21 minuta odcineczka, jak to zleciało szybko, nie wiadomo kiedy. Elegancko sobie tu pozbierałem belki, chyba stąd będziemy mieli całą naczepę, tak mi się wydaje, czy no, całą naczepę. Prawie, że całą, więc na tamte pole nie będziemy raczej jechali, bo chyba nie będzie sensu, żeby na tamto pole jechać, bo nam się to raczej nie zmieści, to wszystko. Ale dobra, może i tak pojedziemy, zobaczymy, może akurat wyjdzie tak, że będzie dobrze. Dobra, się tak wzięło, to niech już będzie. Bo co, została mi górna warstwa jeszcze. Czy z tamtej strony dwie belki i górna warstwa, tak? Tak jest. Więc kto wie, może akurat. To nawet nie liczyłem, ile tam belek wyszło. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj trzy albo cztery belki zostały, tak? Jak się nie mylę. Zaraz zobaczymy. Jedziemy sobie z tej strony, będzie widać wszystko. Takie trzy belki zostały tutaj. Więc sobie zniemy to. Sąsiad chodzi. Sąsiad mojego pola. Możemy sobie czasu tutaj troszeczkę też jeszcze, by na zero nie był. Dobra. Wolno, wolniutko. Pomalutku. Teraz, która w realu się ma, to troszkę lepiej się ogarnia to turowanie, ale belek jeszcze nigdy nie woziłem, więc tego jeszcze może kiedyś się nauczę, kto wie, może przyjdzie mi takie coś, że będę mógł sobie powozić beleczki. A nie było, nie powiem, że nie. Zawsze to jakieś nowe doświadczenie. Zobaczymy, może się kiedyś i uda tak, może by powozić sobie beleczki gdzieś u kogoś. Dobra. Puch. Dobra, kolejna beleczka. Jestem ciekaw w ogóle, tam 1000 litrów jest na przyczepie. Zaraz zobaczymy. Chociaż nie, tam chyba pokazuje, ile belek jest, a nie 1000 litrów. Oho, ożem dał. Prawie, żem wydzwonił w przyczepę. Ale wejdziemy sobie wjazdeczkiem elegancko. Daj Boże, żeby nikt nie wyszedł mnie na drogę. Oho, że mi podjechał sobie troszeczkę. Diesel tutaj przekrzywił leciutko, ale to nic, zaraz tutaj ogarniemy. 17 belek. Łowa prawie, no to wydaje mi się, że powinno się zmieścić wtedy. Powinno się chyba wtedy zmieścić to wszystko. Jak sobie przyjedzie tamten ziomeczek, czekajcie, cofniemy, żeby... Możemy wyjeżdżać. Poszli na kolejną łąkę. Chodzi sobie oporowa jazda, można powiedzieć, na odcinku, ale czasem też trzeba troszeczkę pośmigać z pola na pole. Ale zawsze coś się dzieje, nie tylko robimy na jednym polu, ale zawsze staramy się te akcje też robić. Żeby jakieś chociaż dwie akcje w odcinku sobie robić właśnie. Będę musiał z Jankusem kiedyś coś odcinać, jak sobie tutaj nagrać. Ale teraz wiadomo, okres wakacyjny to też... Jankus też jakby nie było, troszkę roboty też tam ma u siebie. To czasami jestem z rana, czasami nie.
Więc różnie to bywa. Teraz jak miałem robotę, to niezbytnio na TS-ie nie było. Co ja wstawałem, już szedłem sobie robić. Troszeczkę nadgonić tą robotę. No i fajnie, udało się porobić. To, co chciałem, jest zrobione, więc naprawdę jestem zadowolony. Dobra. Postawimy sobie tutaj przyczepkę. I jadymy. Żeby od końca zaczął w sumie. Możemy tak zrobić, tą beleczkę wziąć i później tamtą sobie. Dobra. Uff. Beleczka troszeczki. A to możemy pogasić, bo niepotrzebna. Widno jeszcze jest. Staje, gdy ranny staje w brzozet. Wolno, wolniutko, Łukasz. Ops. 15 litrów. No jedna belka idzie na jednego TMR-a. Jakoś tak to wychodzi. Już 17, 18, 19 TMR-ów mogę zrobić. Jak na razie. A troszeczkę jeszcze do zbierania jest i tam na gospie troszeczkę też. Tych belek zostało, o, tutaj nierówno. Na polu. Nierówności leciutkie. Jeszcze jakaś belka owinięta? Kurwa. Tutaj też tych belek jest, tak patrzę, wam powiem, że kurde też oddało. Tych belek troszeczkę. To, co się nie spojrzy, to gdzieś belka leży, nie? Weźmy sobie tą. Szybka akcja. Szybkie ładowania. Dobra, jeszcze załaduję sobie dwie beleczki i będziemy odcinek zakończać. Po człowieniu, jak poszedł teraz. Teraz czułem, żeby się obciążnik przydał. A ja wiem dlaczego, to tak czulowo idzie. No właśnie, to jest to właśnie. Nie ma oporu, nie ma jazdy. Dobra. Malutko, malutrynku. Cyk, puch i będziemy mieli elegancko już tutaj pozbierane troszeczkę. Pół pola będzie zabrana. No, może powinno się to kurde zmieścić. Zawsze można jeszcze. Sami wiecie, że można jeszcze na widły sobie zaczepić, też można tak pojechać. Mało sobie pojedziemy i tyle. Może się zmieścić albo inne, zobaczymy. Bo nie, chyba to jest ostatnia warstwa. Więcej chyba. Nie, jeszcze na rogi wejdą dwie belki, jak dobrze pamiętam. Jakoś tak to było. Po rogach jeszcze te belki układały się. Więc kto wie. Wszystko się ukaże z czasem tak naprawdę, czy wszystko wejdzie, czy nie. A co, my będziemy odcineczek pomału zakończali, więc tak jak mówiłem, jak odcineczek się podobał, zostawiajcie apeczki do góry. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jakiś komentarz możecie napisać. Tam u was słychać, zapraszam też na live'ika. Czwarteczek, czwartunio. I słyszymy się na YouTubie, na Twitchu, więc dzięki wielkie. Pamiętajcie też, wbijajcie na Instagrama, na kanał nadawczy, tam będą jakieś informacje o live'ach się na pewno pojawiały i co tam się u mnie dzieje, też czasami będę sobie wrzucał. Więc co, dzięki za oglądanie, do następnego odcineczka, na razie, trzymajcie się, cześć!